Witajcie, Rafał z tej strony. Witam Was w tym przepięknym nowym dniu. Właściwie to już jest popołudnie. Załapałem się na super warun. Akurat wracam z takiego drobnego zlecenia w Katowicach, ale było całkiem okej. I co Wam chcę powiedzieć? Dzisiaj zrobimy sobie ustawienia, jeżeli chodzi o Mini 2. Przy okazji ostatniego webinaru, który był w czwartek, rozmawialiśmy na temat tych ustawień. I co ciekawe, część ustawień jest dostępna z pozycji stacjonarnej, jak dron na przykład jest w domu, a część jest dostępna tylko i wyłącznie podczas lotu. Dzisiaj to pokażę. Przejdziemy krótko po tych ustawieniach i zobaczycie, jakie możliwości są, jeżeli chodzi o tego drona. Zatem zaczynajmy. Niestety moja awaria AEM-u, a właściwie awaria miniaka, dokucza coraz bardziej. Nie sposób wystartować bez 3-4 minutowej kalibracji, a za chwilę tablet będzie cały zimny i to jest właśnie tak. Nie wziąłem dzisiaj żadnego termofora, nic takiego. I za każdym razem, zobaczcie, jest problem z AEM-u. Trzeba będzie naprawdę wysłać do serwisu. System się kalibruje, to opowiem Wam przy okazji fajną historię, a mianowicie należę do takiej grupy Naked GoPro, która zajmuje się m.in. kładami takimi małymi, które latają wewnątrz pomieszczeń. I ostatnio z takim Duńczykiem nawiązałem kontakt, bardzo fajnym kolesiem, który latał po salonie Lambo w Kopenhadze i obiecał, że udzieli mi wywiadu, także dzisiaj wieczorem jestem umówiony, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli dam radę, to postaram się na kawce ten wywiad przeprowadzić, bo on jest dosyć zajęty i też nie da rady na żywo tego zrobić, ale prawdopodobnie nagram ten wywiad z nim, także spoko. A propos kalibracji, 38%, trzymajcie kciuki, żebym tego miniaka teraz skalibrował, co? Przed zamarznięciem. Mamy już przedostatni etap, teraz trzeba go położyć do góry brzuchem. No i co, skalibruje się czy nie? Tak, restarting aircraft. Teraz powinno być wszystko ok. Calibration successful, super. Dobra, słuchajcie, jestem gotowy, możemy nagrywać. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy w tym momencie w ekranie startowym. Jest wizerunek Mini 2. Strona startowa, recommended zone 150 metrów. Widać, że od razu pokazuje nam tutaj, że jesteśmy w strefie lotniska. W porządku, przejdźmy do profilu z tego poziomu i tutaj mamy settings, czyli ustawienia i tutaj możemy wybrać język stąd. Jeżeli komuś odpowiada polski, może sobie wybrać. Mnie odpowiada angielski, więc zostajemy. Jeżeli ktoś chciałby zmienić na polski, to zmieniamy w ten sposób, prawda? Strefa pułapu 150 metrów. Mnie nie odpowiada ta forma tłumaczenia, dlatego zostaję przy angielskim. Ustawienia, język angielski. W porządku. Z innych ustawień tutaj są ustawienia prywatności, ale nas to specjalnie nie dotyczy z tego względu, że i tak wszystkie dane udostępniamy oprócz Improvement Project, którego ja nie udostępniam, ale pozostałe rzeczy jak najbardziej tak. Stąd można jeszcze Beginner Guide sobie powtórzyć. To jest cały ten przewodnik początkującego. I Find My Drone to jest wiadoma funkcja, rozpoznajemy, gdzie jest dron i też uruchamiamy sygnał dźwiękowy. Widzimy też, ile czasu na tej pozycji dron spoczywa. Tu chciałem Wam pokazać, że w tym miejscu jest rejestr wszystkich lotów. Ja tutaj mam w ramach DJI Fly, jak widzę, ale są te rejestry lotów, dystans, czas i ilość lotów. To jest tutaj. Przechodzimy do GoFly. I teraz jesteśmy w trybie C, czyli CineSmooth. Tym switchem zmieniamy na kontrolerze tryb. My zostaniemy na CineSmooth na razie. I z tego poziomu, jeżeli klikniemy na górę po prawej stronie, mamy diagnostykę. Pre-flight check. Widać, że nie ma karty pamięci w tej chwili. RTH na poziomie, tu może być nawet 50 metrów, bo nie mamy wysokich obiektów. Są tylko drzewa mniej więcej na 30. Maksymalny dystans, maksymalna wysokość 120 metrów. Zalecane 150 jest w tym miejscu i maksymalny dystans 380. Karty pamięci nie mam. OK, to zostaje.
I teraz to, co chciałem jeszcze pokazać, to są te ustawienia w menu głównym. Safety, które zrobiliśmy przed chwilą. Update Home Point działa podczas lotu. Kalibracja kompasu i kalibracja IMU nie jest nam potrzebna. Informacje o bateriach są tutaj. Jak widać, akumulator dwucelowy. Temperatura 21,6 w porządku. 6 razy był ładowany i napięcie na poszczególnych celach jest i napięcie łączne również. Jeżeli chodzi o zaawansowane ustawienia return to home, jeżeli nie latamy pod czymś, bo jeżeli latacie na przykład w hali albo pod drzewami, wtedy trzeba ustawić hover, wtedy takie ustawienie jak to. Natomiast w tym przypadku jest RTH. Jeżeli byśmy ustawili hover, on zawiśnie nam w jednym miejscu i będzie czekał na nasze dalsze sygnały. Jeżeli chodzi o wyłączenie silników, to faktycznie zostawiamy tutaj emergency only. Nie w każdej sytuacji, anytime, tylko emergency only. Dobrze? Payload mode jest aktywny wtedy, kiedy używamy klatki, czyli osłony na śmigła. My w tej chwili nie używamy, czyli zostawiamy nieaktywny payload mode. Wracamy do menu safety. Find my drone już widzieliśmy i remote identification nie jest w tej chwili nam potrzebne. Ta identyfikacja pewnie będzie potrzebna w nowym roku. Przechodzimy do menu control. Ono jest ciekawe, dlatego że tutaj mamy units. Metryczne oczywiście wybieramy, chyba że ktoś jest w kraju takim jak Stany Zjednoczone. Następnie front LED to są ustawienia tego światełka z przodu, tej lampki. Mówi się, co ciekawe, o tej lampce, że to miał być sensor, ale nie doszedł do skutku ten sensor, nie doszło do skutku ten pomysł i mamy lampkę. Jest tak, albo disable, czyli w ogóle nie chcemy mieć tego frontowego, przedniego LEDa, tej lampy, albo rainbow, czyli w różnych kolorach się mieni, albo briefing, czyli gaśnie i świeci się ponownie, albo solid, czyli świeci na cały czas. I my zostawiamy sobie briefing. I tutaj mamy kolor, powiedzmy, że to będzie fioletowy. Dobrze, jeżeli chodzi o gimbala, to tutaj same ustawienia są godne poświęcenia całego odcinka, ale powiem tylko tyle, że follow to jest ustawienie, to jest prostowanie do poziomu, jeżeli chodzi o gimbala, a FPV prostowanie do pozycji, czyli odniesienie do pozycji drona w danej chwili. Jeżeli chodzi o allow upward gimbal rotation, to jest ten niebieski switch i możemy w tym momencie spojrzeć wyżej, jeżeli chodzi o obraz naszego drona. Bardzo fajne ustawienie, prawda? To jest ten allow upward gimbal rotation. Gimbal calibration, nie będziemy go kalibrowali z tej pozycji, i advanced gimbal settings, tam są ustawienia dla każdego trybu, co ciekawe, czyli dla trybu normalnego, dla trybu cine smooth i dla trybu sportowego. Pitch speed to jest ustawienie, jak szybko odchyla się gimbal góra-dół. Jeżeli chodzi o pitch smoothness, jak łagodnie hamuje, czyli albo hamuje w miejscu, staje dęba, albo z rozpędem, z inercją piękną nam wyhamowuje. I to, co jeszcze tutaj mamy, to jest yaw speed. Yaw speed to jest prędkość obrotu wokół osi pionowej, czyli prawo-lewo, a druga sprawa, yaw smoothness, to jest analogiczna sprawa, czyli jak on nam hamuje tutaj w tej pozycji. I to dotyczy wszystkich trybów, każdy z tych trybów lotu oddzielnie sobie zaznaczamy. Phone charging, w tym momencie mamy iPada, możemy go podładować delikatnie. Jeżeli chodzi o tryb drążków, zostawiamy drugi i teraz ustawiamy klawisz funkcyjny, ten tutaj po lewej stronie obok lewego drążka. Więc mamy recenter gimbal, może być. I toggle map, właściwie to tylko recenter gimbal. Może być to akcja pojedyncza lub podwójna, jeżeli chodzi o wciśnięcie tego przycisku. Albo pojedynczo, albo podwójnie. U nas to działa. W porządku. RC calibration używamy wtedy, kiedy nam piszczy sam kontroler, kiedy wydaje takie piski i trzeba odłączyć go od drona, czyli w tym momencie tego nie będziemy robili. No i RIP, czyli sparuj drona, możemy to zrobić albo przez kombinację klawiszy, albo można to zrobić z pozycji tej tutaj control właśnie. Świetnie. I teraz mamy już kartę pamięci włożoną, jesteśmy w trybie fotograficznym. Zobaczmy sobie, jakie tutaj mamy tryby, jeżeli chodzi o kreacje nasze foto, wideo, quickshot, panoramę i to wszystko. Nie ma tutaj hyperlapse, jeżeli chodzi o Mini 2.
Więc zobaczmy, jeżeli chodzi o ustawienie fotograficzne, jest tak, albo pojedyncze zdjęcie, albo AEB, czyli kilka zdjęć zrobionych sobie. Zwykle to są trzy zdjęcia. Tak. Jeżeli je otworzymy za chwilę, karta jest szybka, więc widzimy, to jest nasze zdjęcie AEB i to są trzy de facto zdjęcia zrobione po sobie z różną ekspozycją. Naświetlone mocno, średnio i niedoświetlone. To jest tryb AEB. Wracamy w takim razie do ustawień. Time shot można tutaj wybrać w zależności od tego, czy w samych RAW, czyli RAWy, czy tylko JPEGi, albo 5-sekundowe, jeżeli chodzi o RAWy plus JPEGi. A jeżeli byśmy przeszli do kamery i tylko zostawili JPEGi, wtedy będziemy mieli interwał do dyspozycji nawet 2-sekundowy i wygląda to właśnie tak, że co 2 sekundy jest wykonywane zdjęcie. Można później połączyć w sekwencje na przykład timelapsów czy hyperlapsów już w programie typu DaVinci. Ja pokazywałem takie rzeczy. Dość często pokazuję, jak takie rzeczy można zrobić, także możecie też dotrzeć do takich materiałów. Dobra, przerywamy sekwencję wykonywania timeshot, czyli zdjęć z interwałem. I patrząc teraz na ustawienia fotograficzne, jeżeli przejdziemy do menu kamera, mamy tutaj do dyspozycji albo format JPEGi lub JPEGi plus RAW, następnie aspect ratio, to nie jest size, tylko to jest współczynnik proporcji, albo 4/3, klasyczny współczynnik, taki jak widzicie teraz, który praktycznie nam odzwierciedla rozmiar matrycy, albo mamy do dyspozycji 16:9 i to jest taki kinowy, przystosowany do proporcji urządzeń współczynnik właśnie proporcji. Przejdźmy do kamery, wracamy. Histogram, wyświetlenie po prawej stronie. Kto pamięta, o co chodzi w histogramie, zaraz zobaczy, bo tutaj możemy sobie zmienić na przykład na ustawienia manualne i podnieść mocno ISO i zobaczycie, że histogram pokazuje nam prześwietlenie. Jeżeli nie doświetlimy i skrócimy czas bardzo mocno naświetlenia, idziemy w drugą stronę, w lewą stronę, prawda? Histogram, który odzwierciedla nam poziom rozkładu ekspozycji na danym ujęciu. Kamera, przechodzimy dalej. Overexposure warning, to jest zebra. Jeżeli teraz byśmy analogicznie przeszli do prześwietlenia, to widzicie, że te obszary, które są prześwietlone, one są wyświetlane w formie zebry na ekranie. Wracamy do ustawień automatycznych teraz i przechodzimy do ustawień kamery. Jeżeli chodzi o linie, ja zwykle stosuję te linie, które umożliwiają nam kadrowanie na 2/3. Balans bieli około 5,5-5,600. Taki stosuję. Autosynchronizacja zdjęć w HD może być tutaj zaznaczona. I teraz uwaga, następna sprawa to jest stan karty pamięci i cache when recording. Zostawiamy sobie tutaj 2 giga, żeby mieć te ostatnie rzeczy też w pamięci urządzenia mobilnego. Przechodzimy do trybu wideo. Tutaj możemy wybrać rozdzielczość albo 4K, albo 2.7, lub też Full HD. I dla Full HD mamy klatkarze nawet do 60 do dyspozycji. Maksymalny klatkarz to jest 60, natomiast dla rozdzielczości 2.7 maksymalny klatkarz wynosi 30, analogicznie dla 4K. Czyli widać, że jeżeli chcemy trochę zwolnić obraz, możemy wykonać ujęcia w rozdzielczości Full HD i następnie zwolnić na przykład o połowę, jeżeli timeline jest w 25 klatkach na sekundę w Polsce, powiedzmy, wykonywany. Ustawienia kamery dla wideo są następujące. Anti-flicker, czyli to jest zapobieganie migotaniu. Zostawiamy auto lub 50 Hz, jak wolicie. Subtitles to jest stworzenie kolejnego pliku, dodatkowego pliku i pokazuje nam parametry telemetryczne i parametry ekspozycji. Można go wyświetlić w programie takim jak VLC Video Player. Histogram, o którym mówiliśmy przy okazji fotografii. Zebrak, o której też mówiliśmy, i linie również. Balans bieli powtarzają się. Reszta powtarza się. Dobrze? Jeżeli chodzi o poszczególne tryby następne, jak widzicie, z tej pozycji Quick Shot i Pano są niedostępne, więc to, co my zrobimy teraz, to wystartujemy dronem. The home point has been updated. Please check it on the map. Brawo, żebyście mnie widzieli też. To, co teraz możemy zrobić, to sprawdzić, jakie mamy do dyspozycji Quick Shoty, bo już jesteśmy w tym momencie faktycznie w powietrzu. I mamy tak, Droni, Rocket, Circle, Helix i Boomerang. W porównaniu do miniacza doszedł nam Boomerang,
w porównaniu do R2 nie mamy asteroid, czyli jednego trybu. Natomiast to, co jest ciekawe, że tutaj mamy też większy zasięg, bo jak zobaczycie, jest to zasięg nawet do 120 metrów. W miniaczu jest 40, więc tu jest więcej. Jeżeli chodzi o Rocket 80, jeżeli chodzi o Lehelix, też mamy do dyspozycji 120. To jest całkiem duży zasięg, jeżeli chodzi o quickshoty. My sobie jeszcze przejdziemy do panoramy i teraz mamy do dyspozycji panoramy w trzech wymiarach. Albo sferyczną, albo 180, albo panoramę 3x3. Blokadę ekspozycji dajmy sobie na neutralną, bo tutaj jest trochę inna charakterystyka niż przy mini pierwszym. Mamy 4K w 30, ale trudno. I teraz to, co zrobimy, ja sobie troszeczkę otworzę to później wolniej na 85%, ale teraz to, co zrobimy, to zobaczcie, co się dzieje, jeżeli chodzi o blokadę ekspozycji na zerze, że ona cały czas jest neutralna. Podniosę gimbala w tej chwili, podnoszę go, troszkę wolniej będę leciał i widać, że nie mamy prześwietlenia. Tak, zebra pokazuje wyraźnie, że jest prześwietlone całe ujęcie, nie? Słuchajcie, co ciekawe, odkryłem błąd, jeżeli chodzi o algorytm tutaj tej aplikacji. Może napiszę do DJI przy okazji IM-u, bo faktycznie mamy taką sytuację, że przy zablokowanej ekspozycji on nie powinien zmieniać parametrów. Nie dostosowuje parametrów do tego, żeby utrzymać ekspozycję na przykład na poziomie 0 czy minus 0,3 i tak dalej, i tak dalej. On nam dosyć mocno prześwietla. Bardzo ciekawa sprawa, nie? Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli spędziliście pożytecznie ten czas, mam nadzieję, że tak i podobało Wam się, to dajcie oczywiście łapkę w górę i napiszcie coś w komentarzu, co wydaje Wam się stosowne do tego filmu. Natomiast jeżeli chcecie coś więcej, czegoś więcej, przygotowałem też studium przypadku dla wszystkich trybów i dla całych możliwości Mini 2 w postaci warsztatu online'owego. Link znajdziecie promocyjny pod filmem. Trzymajcie się i do zobaczenia już w kolejnym epizodzie. Cześć! Uff.